Państwa raz jeszcze. Tutaj w tym słoiczku jest czosnek. O, tak jak widać, wygnieciony przez praskę. I w takiej formie rozlewam go po akwariach. 840 litrów. Gupiki. I altumy. Co daje czosnek, nie muszę tłumaczyć. Zawiera wszystkie najlepsze witaminy, część minerałów i jest naturalnym antybiotykiem, który wspomaga rozrobaczanie, podawany regularnie, zapobiega zarobaczaniu ryb. A jeszcze tam w garku gotuję sobie właśnie liście dębu, buka i orzecha, żeby podać garniki, szczególnie tutaj do tego akwarium, które są też bardzo ważne, wspomagają walkę z pasożytami skórnymi, a przy niskim pH również z robakami. I to tyle. I raz jeszcze miłej niedzieli.